Witam na konferencji prasowej po spotkaniu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Lechia Gdańsk zmierzyła się z Wisłą Płock. Mecz zakończył się zwycięstwem Lechii 1-0. Są z nami trener drużyny gości pan Maciej Bartoszek oraz kapitan Jakub Rzeźniczak. Na początek proszę trenera o krótkie podsumowanie spotkania. Cóż, spotkanie, w którym może nie było zbyt wiele bramek, ale myślę, że mogą się podobać kibicom zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Od początku było widać, że zarówno drużyna Lechii, jak i my chcieliśmy dać w tym meczu o pełną pulę. I tak ten mecz przebiegał. Troszeczkę po raz kolejny gdzieś, tak jak w meczu z Legią Warszawa, dużo staraliśmy się prowadzić grę, wyprowadzaliśmy fajne ataki, ale gdzieś brakowało konkretów z przodu, mimo tego, że dzisiaj graliśmy tylko napastników. Ale mieliśmy też swoje sytuacje, czy to przy stałych fragmentach, czy również ta sytuacja, po której Kolar, to też po stałym fragmencie, po której Kolar uderzył bramkę. Myślę, że ta sytuacja troszeczkę też nas rozluźniła i mieliśmy za chwilę sytuację, po której nie uszczygliśmy się błędu gdzieś tam w obronie, brak zrozumienia może komunikacji, po której mowa Lechia już strzelić bramkę zwycięską. No i następnie już kuriozalna bramka, która po kosze się wpada, rozkakuje naszego bramkarza i niestety nie byliśmy w stanie mimo pewnych roszad również i personalnych i zmiany systemu już wyrównać tego meczu. Mecz myślę, że dobry z naszej strony, a niestety no, najważniejsze w piłce jest strzelić bramkę jedną więcej od przeciwnika, nam to się nie udało. Kolejny mecz przegrywamy 1-0. Mimo tego, tak jak już powiedziałem wcześniej, że staramy się grać ofensywnie, stwarzamy mnóstwo sytuacji, jednak to się dzisiaj też nie przełożyło. Przełożyło na zdobyć punktowo. Nic, musimy się teraz już o kolejnym spotkaniu, mimo tego, żeby najszybciej odwrócić tą sytuację, bo w końcu tak grają, zaczynają zdobywać punkty, no, ale to musimy jeszcze coś dołożyć i niestety musimy być bardziej kompletni w ataku i wykorzystywać zdecydowanie te sytuacje, które stwarzamy. Bardzo dziękujemy panie trenerze. Teraz prosimy, żeby głos zabrał kapitan Wisły Płock. Krótka opinia na temat tego spotkania. Jeden długo jak trener, tak? Zdecydowanie. Myślę, że trener tutaj troszeczkę już wyczerpał temat. Ja z boiska podobnie to widziałem. Myślę, że to był niezły mecz w naszym wykonaniu i tak jak tutaj trener powiedział, zabrakło konkretów pod bramką. Najlepsze jest tak, że nie stworzyliśmy właśnie wystarczającej tą gry. Pomimo tej zmiany ustawienia, to myślę, że fajnie wchodziliśmy do pressingu i wiele razy musieliśmy Lechii do tego, żeby wybijał tą piłkę i czy to na oczyśmy, czy przejmowali bezpańskie piłki. Myślę, że byliśmy nieźle zorganizowani w obronie i drugi mecz z rzędu. Przeciwnik zbyt wielu sytuacji nie stworzył. Lechia w pierwszym meczu oddała 2 celne strzały, się Lechia wtedy się orientuje 4 i wsadziliśmy 2 bramki. Ale nie udało nam się w tych dwóch meczach strzelić żadnego gola i będziemy musieli nad tym pracować. W tygodniu myślę, że też nie ma co się załamywać, no bo 2 mecze na ciężkim terenie, zarówno na Legii, jak i tutaj w Gdańsku, nikomu się łatwo nie gra. Teraz w trzeciej kolejce wygramy siebie z Radomiakiem i musimy się na tym skupić, żeby ten mecz z Beniaminkiem wygrać, zdobyć 3 punkty i patrzeć już bardziej optymistycznie na to, co nas czeka w najbliższych tygodniach. Dziękujemy bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Tak, jak obserwuję program sportowy, dzień dobry wieczór. Najpierw do pana trenera. Czym było spowodowane to, że Krzysztof Kamiński znalazł się poza kadrą meczową? Krzysztof jest chory, po prostu infekcja i ona wykluczyła z treningu. Dziękuję. I drugie pytanie jeszcze do kapitana. Czy po tym meczu z Legią, po którym na pewno mogli się poczytać o sobie trochę negatywnych opinii, że przegrali się z rezerwami Legii, z juniorami, z dzieciakami. Czy to wpłynęło na waszą postawę dzisiaj? Czy chcieliście za wszelką cenę udowodnić, że to były no,
puste słowa i komentarze, a wasza opinia była inna na temat meczu z Legią. To znaczy, myślę, że jak się do kilka można się przygrywa, to trzeba zawsze być przygotowanym na krytykę. Też ja powiem, nie umniejszałbym umiejętności piłkarzom Legii, bo do Legii przypadkowi zawodnicy nigdy nie trafiają i nawet jeśli nie są to podstawy, to muszą prezentować jakiś poziom, ale też nie ukrywaliśmy troszeczkę, żebyśmy zawiedzeni po tym pierwszym spotkaniu, a myślę, że profesjonalny piłkarz, niezależnie czy poprzedni mecz byśmy wybrali, czy grali, no to każdy mecz to jest nowa historia i nowe 3 punkty do zdobycia i tak trzeba do tego podchodzić, a nie rozpamiętywać i coś udowadniać, bo myślę, że jak się bierze pieniądze za pracę, to trzeba wykonywać jak najlepiej w każdym, nie wiem, na każdym treningu, na każdym meczu i to jest po prostu nasz obowiązek, a nie uruchomić, co mówi, że mamy komuś coś udowadniać. Dzień dobry, to Mateusz Kobiela, Radio Gdańsk. Pytanie do trenera. Czy problem pana zespołu, bo pan powiedział sporo o ofensywie, nie była dzisiaj bardziej koncentracja w obronie? Bo mam wrażenie, że sytuacja z pierwszej połowy, gdzie Durmus przejmuje piłkę pod polem karnym pana drużyny, czy w drugiej połowie, w której Kuba zagrywał tak dość nieszczęśliwie do własnego bramkarza i z tego była groźna sytuacja. No i ta sytuacja bramkowa, ten rykoszyt jak był pewnym przypadkiem i pewnym pechem po prostu pana zespołu, ale to, że Cissé znalazł się w takiej sytuacji, to nie było spowodowane tym, że wcześniej nie został przypilnowany. Ja uważam, Maciela, że wiadomo, błędy zawsze się zdarzają, będę popełniał, ale drużyna Lechii. Ich po prostu nie wykorzystaliśmy tutaj. Został jakby wykorzystany ten błąd, ale w pewnym sensie on jakby był spowodowany też interwencją naszych zawodników, w którym to rykoszecie, ta bramka została zrobiona. Tak uważam, że przy wyrzuceniu w meczu to formacja defensywna się dobrze. Dziękuję. Jeżeli nie mamy więcej pytań, to dziękujemy trenerowi oraz zawodnikowi za udział w konferencji. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu Lechii Gdańsk z Wisłą Płock. Tym razem są z nami trener drużyny gospodarzy pan Piotr Stokowiec oraz zawodnik Łukasz Zwoliński. Na początek proszę trenera o krótkie podsumowanie tego spotkania. No cóż, na pewno wynik cieszy, bo sprawia, że trzymamy się w czołówce Ekstraklasy. Ten mecz pokazał, jak wyrównana jest Ekstraklasa i wymagająca w tym sezonie. Wyniki z tej kolejki na pewno są potwierdzone tego, że Ekstraklasa uchodziła za wyrównaną, a teraz jest jeszcze bardziej wyrównana. I dzisiaj Wisła Płock postawiła nam trudne warunki. Była drużyną, która była zorganizowana. Cieszę się. Myślę, że ten mecz mogliśmy zamknąć w 80. minucie, ale to myślę, że tutaj Łukasz odpowie w tej sytuacji wystarczającą ilość czasu, żeby to zamknąć. Ale wspaniałą myśl mu wybaczam, bo jest bardzo dobry. Także myślę, że w pierwszej połowie też mieliśmy dwie dobre okazje, bo też Łukasz tutaj świetnie tym razem uderzył, bramkarz się fajnie zachował i Kuba Kałusiński miał sytuację. No generalnie w tej pierwszej połowie brakowało nam konkretów takich, żeby zdobyć, potwierdzić naszą grę. Myślę, że momentami dobrą, natomiast zabrakło takich konkretów w postaci bramek i uspokojenia tej gry. Jestem zadowolony z wyniku, a z segmentów gry. Ja uważam, że potrafimy grać lepiej, to co trenujemy na treningach. Mamy swój sposób takiego grania, trzeba po prostu trochę szybciej jeszcze operować piłką, przyspieszać tą grę i na pewno nad tym popracujemy, bo uważam, że jesteśmy w stanie i potrafimy grać szybciej, dokładniej i momentami trochę to tempo było za wolne. Końcówka meczu, no kontuzja z 4 stoperów, zrobił się jeden tylko zdolny do gry Marocza. I musieliśmy zagrać trochę pragmatycznie i po prostu Jarek Kubicki zagrał cofnęliśmy go na stopera, Janek Biegański wszedł na 6 i musieliśmy utrzymać ten wynik za wszelką cenę. Także generalnie jestem zadowolony, ale spokojnie do tego podchodzimy, bo niezwykle ważny wynik oczywiście i myślę, że
do poprawy taka przyspieszenie, gdy szybsza gra i będzie dobrze. Dziękujemy trenerze. Teraz Łukasz prośba o krótki komentarz na temat meczu, no i tej sytuacji z 80 minuty. No ja powiem tak, nie popełniają błędów ci, co nie próbują. Ja tutaj chyba oficjalnie mogę przeprosić Maćka, bo taką piłkę trzeba wykorzystać, ale najważniejsze jest to, że drużyna wygrała, nie to czy Łukasz strzelił bramkę. Oczywiście w każdym meczu daje się wszystko, chcę strzelać te bramki i dalej będę dążyć do tego, bo mówię, mam swoje cele, swoje ambicje, jestem przeambitnym chłopakiem i będę robił wszystko, żeby Lechia była jak najwyżej w tabeli, a dzisiaj najważniejsze było to, że wyskoczyliśmy ten mecz z 3 punktami. Tak jak trener powiedział, wykorzystałbym tą sytuację, to na pewno, nie wiem, czy ten mecz by się nie skończył 3-4, na pewno byśmy mieli troszkę oddechu, kontrolowalibyśmy grę, ale nie udało się, a konsekwentnie pokazaliśmy to, że mimo tych paru razów, to zbudowaliśmy taką naszą małą twierdzę i dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca, bo wiemy, że w tamtym sezonie punktów straciliśmy w samych końcówkach meczów, także cieszę się, że wyciągamy powoli jakieś wnioski i tak jak trener powiedział, tu nie ma słabych drużyn w tej lidze. Każdy mecz pokazuje, że gra się o pełną pulę i tym bardziej cieszę się, że pierwszy mecz na naszym stadionie przy kibicach skończyliśmy zwycięstwem. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Paweł Sęki, Widzień Niepowiecki, witam trenerze. Mam pytanie o ten środek obrony właśnie nieszczęsny, no bo tak, wypadł chyba dzisiaj Michał Nalepa, Kristerstwo wobec Okula, Bartek Kopacz kontuzjowany, no to jest problem się stworzył tutaj. No widzimy, dlatego co mówię jak ta sytuacja w piłce się zmienia, jak ta szeroka kadra jest bardzo ważna, no ale mieliśmy 4 stoperów, można powiedzieć, że zabezpieczeni w pełni i nagle w 2 tygodnie robi się 1. Ja myślę, że Bartek Kopacz powinien dojść, bo to było lekkie podkręcenie i nawet zastanawialiśmy się, czy dzisiaj nie będzie 20 meczowej. Natomiast to Michał wygląda na jakiś taki uraz mięśniowy, także tutaj trudno wyrokować, ale raczej kilka tygodni to zajmie. Krister Stowers, no to też jest kwestia 3-4 tygodni, myślę tak samo. Także tak wygląda bez lukrowania i tak to wygląda. No liczę na to, że Bartek Kopacz dojdzie. Mamy jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Tomasz Sosowski, Gazeta Wrocławskie Miasto. To pan mówi, że przede wszystkim szukacie dziesiątki ofensywnego pomocnika. Zastanawiam się, czy być może większy problem jednak nie jest na tej prawej obronie, gdzie chyba cały czas trwają poszukiwania, jeśli już 3 zawodników przez te 2 mecze zagrało na prawej obronie. Czy ktoś rzeczywiście spełnił tak pana oczekiwania w pełni, czy jednak jest tutaj jakiś mały problem? Tą dziesiątką to 2 lata temu. Tak. Także może coś tutaj się panu przypomniało, nie? Ale oczywiście mówiąc poważnie, no przydałby nam się zawodnik taki do prowadzenia gry, do kreowania i na pewno to jest nasz priorytet był i jest i liczę, że to okienko jest jeszcze otwarte i być może uda się zakontraktować takiego zawodnika. Po pierwsze teraz, żeby był wolnym zawodnikiem, zdolnym i żeby był w treningu. Jeśli chodzi o prawą obronę, no nie przesądzajmy wszystkiego po jednym meczu, ale no też ja mówię w kontekście takiej naszej tutaj odpowiedzialności finansowej klubu i to, co się toczy, nasza sytuacja, która jest, że no, jeśli mamy sobie, chcemy pozwolić na transfer, no to bardziej szukamy tych zawodników kreatywnych, a na tej prawej obronie, jeśli będzie jakaś okazja, być może. Natomiast ja bym tutaj dzisiaj Mikołaj nie skreślał, trochę dzisiaj był ofiarą tego, że chcieliśmy młodzieżowca, no musieliśmy wpuścić i stąd takie shifty muszą się odbywać, ale myślę, że nie zagrał aż tak źle. Myślę, że Mateusz Żukowski dał dobrą zmianę na tej pozycji, także że no zobaczymy. Ja jestem trenerem i zajmuję się zawodnikami, których ma. Współpracujemy z dziełem scoutingu i tutaj analizujemy, ale to nie ja decyduję, bo ja bym chciał, żebyśmy tę rywalizację mieli jak największą, ale to nie jest wszystko zależne ode mnie. Bardzo chętnie widzę rywalizację i na prawej obronie i na skrzydłach, ale myślę, że
ten playmaker to jest taka nasza priorytetowa sprawa. Mam jeszcze jakieś pytania? Ja mam dwa pytania. Pierwsze o to taką sytuację z rzutem wolnym, który poprzedził tu bramkę. Czy to było tylko cwaniactwo sprytu Jelka Kubickiego, czy taką sytuację też jesteście uchwaleni i po prostu wyuczono na są, że gramy szybko, jak jest taka możliwość. I druga sytuacja, czy trener to co mówił, że jak wróci szybko, się tam gdzie jeszcze łatwiej grało, czy trener miał na myśli te sytuacje, które już wychowy, bo widziałem Soku wychodził i tutaj jest pewna powtarzalność, czyli ta akcja ze skrzydeł i dobraniem przed bramkę, albo Łukasz, albo trochę dalej jako Łuziński kończył, czy to ma być tam główny pomysł na... No nie chciałbym tutaj wszystkiego zdradzać, ale rzeczywiście staramy się grać trochę hybrydowo, zainspirowani trochę euro tym, co się działo i tutaj różnych rotacji próbujemy. Nie chcę zdawać się w szczegóły, żebyśmy tu nie byli zbyt łatwi do rozszyfrowania, ale rzeczywiście mamy trochę takich swoich wyuczonych i chcemy to doszlifować, bo jeśli to nawet jak przeciwnicy będą wiedzieć, jeśli to będzie wychodziło na takiej pełnej szybkości, to na pewno będzie z tego jeszcze dużo pożytku. Natomiast jeśli chodzi o rzut wolny, no to nie wiem, czy był pan na meczu z FK Paniewierze. To była identyczna sytuacja. Dzięki temu prawdopodobnie nie strzelimy tak ze Śląskiem Wrocław. Ale nie było to przypadkowe. Trochę czasu poświęciliśmy na to. Zobaczymy. To nie tylko takie zagranie jest w naszym repertuarzu, także że ciężko pracujemy, żeby czymś jeszcze zaskoczyć przeciwnika i okazuje się, że taki detal zadecydował o tym, że mamy 3 punkty. Także tak to wygląda. To jest tam jedno pytanie, jako też przegląd sportowy, dzień dobry do trenera w sumie, bo czy fakt, że grać teraz większość skrzydłami ze względu na brak takiej typowej dziesiątki, czyli większość akcji jest rozkrzydających, dlatego też między innymi gra Łukasz, on się lepiej czuje w takiej grze niż Flavio? Tutaj trwa rywalizacja, też bierzemy pod uwagę aspekty przeciwnika i tego, jak gramy. Także że myślę, że dobieramy też do potencjału takiego, do sposobu gry, jaki gramy, a myślę, że dla mnie każdy jest ważny i na pewno Flavio też tu odegra swoją rolę, czy choćby jak dzisiaj w końcówce, gdzie potrzebny nam był wzrost, doświadczenie obu zawodników, gdzie Łukasz wyrywał się tam do zmiany, bo myślał, że za niego, ale musieliśmy tutaj cofnąć go, bo Flavio wszedł na skrzydło i trochę tych takich rotacji, tak jak powiedziałem, no musieliśmy tą końcówkę zagrać bardziej pragmatycznie i ten wzrost był nam potrzebny, także był potrzebny Łukasz i Flavio. Nie jest wykluczone, że Flavio też będzie grał trochę niżej i będą obaj grali, bo próbowaliśmy też grać na dwójkę napastników i tak jak powiedziałem, no wszystko gdzieś tam w swoim czasie, ale bez jakichś chaotycznych ruchów i myślę, że tutaj pan zauważył, cieszę się, że jest dostrzegany, że dostrzegacie jakąś taką właśnie powtarzalność w tych naszych schematach naszego grania, ale mówię, dorzucimy do tego jeszcze tempo, bo myślę, że w Białymstoku też ten mecz stał na dobrym poziomie. Też stworzyliśmy dużo sytuacji, oddaliśmy ponad 15 strzałów i chcemy to kontynuować, ale wiadomo, że jest dyspozycja dnia i przeciwnicy też czytają to, co robimy. Myślę, że mając takich zawodników kreatywnych jak Sisei, jak Ilke, jak Diabate, który teraz dochodzi, którzy też potrafią się z piłką odwrócić, to nam daje możliwość grania ich jako takich fałszywych dziesiątek. Można im zagrać. Grając Konrado czy Omranem Hajdarem, oni to byli zawodnicy bardziej na wolne pole i tak też stosowaliśmy. A teraz myślę, to spektrum naszego działania przy tych zawodnikach no trochę się poszerza i to nie jest tak, że to są tylko typowi skrzydłowi, tylko będziemy próbowali różnych wariantów i różnych kombinacji. Jeszcze ostatnie pytanie. Jeszcze do Łukasza pytanie, bo Łukasz miał masz łatwość dochodzenia do sytuacji, bo miałeś tę okazję w Białymstoku, tam dwa razy głową miałeś bramkę. Czy miałeś dwie sytuacje, to pewnie wymagasz od ciebie tego wyższego procentu skuteczności. No tak, jak pan powiedział, cieszę się, że dochodzę do sytuacji, bo nie wiem, jakbym się czuł, jakbym po prostu cały moment gdzieś był schowany za obrońcami, ale
mówię, no, trzeba dołożyć do tego tylko jeszcze skuteczność i o nic więcej się nie martwi. No ja może dodam, że tak, napastnik jeszcze musi dochodzić do tych sytuacji. Łukasz się w tych sytuacjach znajduje, a drugi problem, skuteczność, ale no, nie przesadzajmy, bo to jest dwa mecze, jeden gol i także spokojnie. Myślę, że tutaj sobie poradzimy z tym problemem. Mogę jeszcze w nawiązaniu do Łukasza? Ostatnie pytanie. Bo wypatrzymy na napastników przez pryzmat goli, asyst i tak dalej. I pamiętamy twoje wejście Smoka do Lechii, kiedy i asyst było bardzo dużo. Ale ty jak sam, jeśli chodzi o formę fizyczną, swoje nastawienie, swoją chęć do gry, można te okresy porównać? One są już na tym samym poziomie? Czy wtedy byłeś bardziej pazerny, bo wracałeś do Polski i chciałeś się bardziej pokazać niż teraz? A może jest odwrotnie? Nie no, chyba napastnik zawsze jest pazerny, więc ja jestem zawsze głodny bramek i chcę ich strzelać jak najwięcej. I to każdy napastnik panu pewnie powie to samo. Wydaje mi się, że fizycznie jestem przygotowany do tego sezonu. Dobrze się czułem, tylko mówię, sezon jest długi i cieszę się przede wszystkim, że jestem zdrowy, bo w tamtym sezonie dwie takie kontuzje mechaniczne, do których po prostu nie mogłem, że tak powiem, przeskoczyć czy uniknąć. Troszkę mnie wyhamowały, ale cieszę się, że ten okres przepracowałem cały. Czuję się dobrze, a mówię, to jest dopiero początek ligi, więc cieszę się, że dochodzę do tych sytuacji, a tą skuteczność też nie robiłbym z tego jakiegoś wielkiego problemu, bo znam siebie, znam swoje umiejętności i wiem, że to jest trochę kwestia czasu. Ja myślę, że problemu skuteczności nie ma załama, a energia, jeśli mogę powiedzieć, to jest ta sama. I apetyt, i swoje cele ma na pewno indywidualne, bo też o tym rozmawiamy, także tutaj myślę, jest wszystko jest w najlepszym porządku, a ja też nie jestem, powiedzmy, takim surowym recenzentem i też wymagam od Łukasza więcej pracy w defensywie i grania, ale to myślę, że idzie w parze z jego ambicjami, także spokojnie, myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak, poza tym jest dobry konkurent w postaci Flavio i oby tak było na innych pozycjach. Także tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Serdecznie dziękuję trenerowi Łukaszowi oraz Państwu za udział w konferencji. Dziękujemy.